Witam naszych widzów na kanale Kononowicz Patelnią. I cóż dzisiaj ciekawego przygotujemy? Dzień dobry Państwu, nazywam się Kononowicz Krzysztof. Dzisiaj, jak chcieliście, szykuję dla Was jajecznicę. Będzie po mojemu jajecznica na patelni. Oto biorę. Na patelni jest tłuszczyk, troszeczkę potrzeba zawsze tłuszczyku dać. O, odkrywam, bo mam pies kaplową, odkrywam fajerki, oto nazywają się fajerki. Jedną fajereczkę małą, większą odkrywać trzeba, dwie, nie tłuszczyk się, roztopi się na razie. Taki jeden, ogółem, przepraszam, że tak powiem, powiedział, że zjedzie i mnie w dupę wyrucha. Mówię, nie, ci kurwa rozjebie. Teraz tutaj, co mam? Tu mam boczek, składniki, pokrojone składniki, tu kiełbaska, tu cebulówka, tu metka cebulowa, inaczej, tu cebula, no i najważniejszy składnik, jajeczka, a tu jeszcze mam to, gdzie kucharek 6, tam jest co jeść. Teraz jeszcze otwieram. Tu jest pieprz z solą zmieszany. Stoi pod ręką. Co tu jeszcze dać? Na razie wszystko mam. Tutaj co trzeba. Dobrze. Dobrego dnia ogółem życzę. Szmalec już stara się będzie topić. Roztopił się szmalczyk mój. Teraz będę rzucać skoreczki, żeby skoreczki. Dobrze. Czy długo się szykuje taką jajecznicę? No troszkę trzeba potrzeć, bo trzeba usmażyć pierwsze bocze razem z cebulką. Usmażyć. Później kiełbaskę trzeba podsmażyć. Kiełbaskę, dodać wszystkie przyprawy, tak jak mówię, a na końcu jajeczka bije się. Ale to piłeczne będzie. Ja chyba nauczyłem się ode mnie robić trochę. Panie Kononowicz, słucham. A pan trochę się ode mnie nauczył? Panie Wojciechu, nie. Ja nie. No to taki... Powiem tak. Jak ja takie pyszne ogółem rzeczy robię, to ty niektóre rzeczy takich nie jest po prostu. Nie jadłeś nigdy w życiu. Ja w kuchni dobrej pracowałem. Wiem panie Wojciechu, ale ja nic ja potrafię zrobić. Czyli generalnie podsmażamy nawet najpierw te składniki, tak? Tak. To było źle trochę zrobione, bo trzeba pierwszą cebulkę podsmażyć trochę. Razem to się robi, to się zeszkli się razem. To musi razem szklić się. Żeby się nie przypaliło. Musi tłuszczyk puszczać, boczek. A boczek puści tłuszczyk. Zaraz, nie. O. Teraz co pan dodaje? Cebulówkę. Czyli metkę. Metkę cebulową. Trzeba ją porwać. Deko. Nie porywaj. O. O. Ale to będzie pyszne. To jest bardzo... Trzeba jeszcze
trochę soli i pieprzu. A już daję. Tuż mam razem sól z pieprzem wymieszany. Ile pan tego daje? A tak, tak na oczko. Starszy. To będzie za... Ja wiem, panie Wojtku. No i cóż, spotkamy się po podsmażeniu. Tak. Ale pachnie. A jeszcze jajeczka muszą być. Jak pachnie. Nie mogę wytrzymać, a i tak pachnie. Jeszcze jajeczkę trzeba dać troszkę. Słuchajcie, trochę trzeba podłożyć. Pachniemy. To jest polska kuchnia. Tak. Jakby te kobiety z Bombasu patrzyły te żołnierki, to nie wiem. Chyba by mi musiałyby związać i wszystko by same zjadły. Absolutely.